dzięki tym wszystkim, którzy pomogli w tej sprawie, bardzo duży ukłon. Dziękuję Państwu również, że zainteresowaliście się tematem jako rzecznicy społeczni, którzy śledzili te wydarzenia. Oczywiście decyzją Sądu Rejonowego 3 Wydziału Rodzinnego, które zostało postanowienie wydane, jak również nakaz na oddanie dziecka nałożony na ojca. Ojciec spełnił żądanie w pełnym tego słowa znaczeniu sądu i w ostatnią niedzielę około godziny 15 oddał Karolinie dziecko. Na miejscu były w zasadzie agentki biura Rutkowskiej, była moja małżonka, detektyw Maja Rutkowski, która brała udział również w tej sprawie, była Patrycja, nasza również agentka, która uczestniczyła przy odbiorze dziecka. Oczywiście ojciec zażyczył sobie nieobecność jakichkolwiek osób trzecich i nieuczestniczenie w przekazaniu dziecka matce. Niemniej jednak wiadomo, że tutaj bez obecności policji niestety, proszę Państwa, się nie obyło. Ja połączę się z Karoliną, która czeka na nasze połączenie. Proszę chwilę poczekać. Która również Państwu zrelacjonuje. Witam Ciebie w Twoim imieniu oczywiście. Tutaj dziękuję wszystkim Państwu, tym, którzy nam pomagali w tej sprawie. Bardzo proszę, Karolina jest w tym momencie online z nami. Karolina, chciałbym, żebyś powiedziała Państwu o przebiegu całej tej sytuacji, jak wyglądało przejęcie dziecka. No i co? I to, co myślisz w tym momencie, tak jak zresztą powiedziałem, wszystkim dziękujemy za to, że uczestniczyliście, braliście w tym udział i pomogliście nam w tej sprawie. Coś jeszcze chciałabyś powiedzieć? Tak, jeszcze raz ja osobiście chciałam podziękować Państwu wszystkim za pomoc, za udział w odzyskaniu Wiktora. Bardzo jest nam miło. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Czy macie Państwo jakieś pytania do Karoliny? Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, będą kierowane do mnie, a ja Tobie bardzo dziękuję za to, że uczestniczyłaś i w zasadzie tak skończyło się to, co zapowiadało się nie do końca, proszę Państwa, może najlepiej, ale to zaraz ja będę komentował dalej dalsze działania. Także dziękuję Ci, Karolina, i pozdrawiamy pięknie. Na razie. Cześć, pa. Proszę Państwa, tego rodzaju sytuacje są nagminne w chwili obecnej. Ojcowie zabierają dzieci matkom jako akt zemsty. Co to znaczy? Czy polskie społeczeństwo dorosło do pewnej formy
rozliczania się na własną rękę bez udziału sądów? No chyba tak. Mamy wiele przypadków i przykładów, gdzie Biuro Rutkowski uczestniczy w tego rodzaju działaniach. Niestety, w wielu sytuacjach dochodzi do zatrzymywania ojców dzieci przy udziale funkcjonariuszy, oczywiście policji, na podstawie europejskich nakazów aresztowania, które wydawane są przez sądy. Dzisiaj nasi pracownicy będą przesłuchiwani w sprawie w Komendzie Powiatowej Policji w Pondębicach, gdzie sprawa dotyczy mężczyzny, który ukrywa się z dzieckiem najprawdopodobniej za granicą. Ojciec 7-letniego chłopca we Włocławku zachował się przykładnie. I trzeba powiedzieć, że z mojej strony dziękuję, że rozsądnie i przykładnie podszedł do tematu. Że to, co sąd powiedział, dostosował się do nakazu sądu. Dziękuję, że Wysoki Sąd we Włocławku sędzia trzeciego wydziału rodzinnego zauważył aspekty, gdzie mamy do czynienia z normalną matką, która powinna wychowywać w dalszym ciągu dziecko. I to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Ktoś zapyta, dlaczego ja jestem obrońcą matek. Tak. Ja, telewizja Patriot 24, staliśmy się wrogiem niejednokrotnie stowarzyszeń, które reprezentują ojców. Ja również jestem ojcem. Wczoraj odwoziłem moje dziecko do szkoły, o czym media dość szeroko pisały. Ale ja nigdy nie posunąłbym się do sytuacji, żeby robić na złość mojej, czy to byłej żonie, czy komukolwiek, i odbierać jej dziecko. Ja mam córkę, która mieszka w Wiedniu. Ja mogłem to dziecko zabrać z Wiednia, przywieźć do Polski w momencie, kiedy doszło do rozstania. Oczywiście takie pomysły do głowy mi nigdy nie przychodziły i nie przyjdą, ze względu na to, że szanuję byłą partnerkę czy byłą żonę w sytuacji, kiedy dochodzi do rozstania. I trzeba potrafić powiedzieć sobie do widzenia. Dziecko nie może być kartą przetargową, nie może być towarem, który wykorzystujemy w walce z drugą osobą. A niestety tak często się, proszę Państwa, zdarza. I to, co dzisiaj, powiedzmy, mamy w Poddębicach. Sprawa, która jest prowadzona przez nasze biuro, zresztą sprawa również jest medialna, opisywana dość szeroko przez telewizję Patriot24.net i przez inne media. Nabiera pewnego rozmiaru kryminalnej sprawy, ponieważ ci ojcowie niejednokrotnie wchodzą w konflikt z prawem i dojście do zatrzymania, powiedzmy, tak jak w Norwegii mieliśmy przypadek, gdzie ojciec został zatrzymany, dwójka dzieci skierowana do policyjnej izby dziecka, powoduje tylko stres, powoduje tylko traumę dla dzieciaków, które są przejmowane. No jak to wygląda, żeby w obcym państwie, bez znajomości języka, dziecko było zatrzymywane przez policjantów, przewożone do izby dziecka z dziećmi, które niejednokrotnie mogą pochodzić również z patologicznych rodzin, gdzie są te dzieci, powiedzmy, przetrzymywane przez funkcjonariuszy policji poza granicami naszego kraju. Takie sytuacje się zdarzają. Takie sytuacje mają miejsce, proszę Państwa. My ze swojej strony staramy się rozwiązać wszelkiego rodzaju problemy, które istnieją na płaszczyźnie pomiędzy ojcem a matką dziecka polubownie. Tak jak się stało to tu we Włocławku. I tu jest duże brawo dla tych wszystkich, którzy brali w tym udział. Dla Was bardzo duży ukłon, że zainteresowaliście się tym tematem. Dla sądu, który zajął stanowisko sprawiedliwe. Dla ojca, który dostosował się do nakazu sądu. Matka przez 2 miesiące czekała na ten dzień. Dokładnie 2 miesiące. Czekała na odebranie własnego dziecka. To się zdarzyło. Proszę Państwa, dziękuję, że byliście z nami, że pomagaliście nam, a ja mogę powiedzieć, że jest to kolejny sukces Biura Rutkowski, gdzie bez tak zwanego
rozlewu krwi można było doprowadzić do doskonałego finału. Bez konfliktów, bez szarpania się, bez udziału powiedzmy szeregu jednostek policji, bez zatrzymań za granicą. Doszło do zamknięcia sprawy, gdzie myślę, że jest to sukces przede wszystkim nie tylko dla nas, dla Państwa, ale również dla samego dziecka, które być może w przyszłości będzie wiedziało o tym, że osoby dorosłe, które go otaczają, zachowały się przyzwoicie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Myślę, że następne okoliczności naszego spotkania będą równie miłe jak dzisiaj przy sprawie, która została już przez nas zakończona, aczkolwiek będzie dalej obserwowana. W związku z tym jest to, tak jak powiedziałem, kolejny sukces Biura Rutkowski, kolejny mój sukces, który jest dla mnie bardzo znaczący, ponieważ zawsze sprawy dzieci, sprawy matek leżały mi na sercu. Jeszcze muszę powiedzieć, że w sytuacji obecnej, ponieważ patrząc na przestrzeni wielu lat, ponieważ jak Państwo wiecie, działania Biura Rutkowski są przez wiele lat, jeżeli chodzi o odzyskiwanie dzieci nie tylko w Polsce, ale również za granicą, w miejscach bardzo niejednokrotnie skomplikowanych prawnie. Pakistan, który był bardzo dużym sukcesem w tym roku, gdzie zostały również odebrane, gdzie zostało odebrane dwójka dzieci. Egipt, gdzie działaliśmy, Tunezja, Libia, są to państwa, gdzie działaliśmy, gdzie ten aspekt prawny jest o tyle skomplikowany, że niejednokrotnie w państwach islamskich dziecko przypisane jest do ojca. Kobiety, które zawierają związki małżeńskie z cudzoziemcami, powiedzmy, i z wyznawcami islamu, muszą zdawać sobie z tego sprawę, że to nie są śluby, tak jak w Polsce, to są kontrakty, gdzie nawet nie wiedzą, co niejednokrotnie podpisują. I to jest taka w tym momencie przestroga dla tych kobiet, które decydują się na życie poza granicami naszego państwa i decydują się, powiedzmy, poza granicami, wchodząc w system islamu czy państw arabskich, muszą sobie zdawać z tego sprawę, że mogą być problemy. My byliśmy tego świadkiem wiele razy, w wielu przypadkach były pokazywane przez różnego rodzaju telewizje, materiały, które pokazywały odbijanie tych dzieci i ryzyko, proszę Państwa, jakie my ponosiliśmy w tych sprawach, ponieważ niejednokrotnie ratując wolność tych dzieciaków i matek, wywożąc z krajów arabskich, narażaliśmy się na utratę własnej wolności. I to, proszę Państwa, nie na rok, nie na dwa. Ale tak minimum startujemy od 6 lat więzienia w górę. Także to nie jest taka robota, która, można powiedzieć, jest tylko i wyłącznie o tyle dobra, że wyjeżdżamy do Egiptu i oglądamy piramidy. Możemy oglądać piramidy, ale problemy. I to jest coś, na co trzeba uważać, i przestroga dla tych wszystkich kobiet, które, powiedzmy, podejmując aspekt zagraniczny, aspekt krajów arabskich, muszą zdawać sobie z tego sprawę, że mogą mieć bardzo duże problemy. Nie możemy oczywiście każdego mieszkańca tamtego kraju, jednego, drugiego czy trzeciego, klasyfikować do jednej szuflady. Są oczywiście również bardzo dobrzy ojcowie, są bardzo dbający mężowie, którzy pochodzą, powiedzmy, ze strefy państw arabskich. Ale ryzyko istnieje zawsze. W związku z tym ja bardzo Państwu dziękuję za udział w tej sprawie, którą śledziliście od dłuższego czasu. Niemniej jednak sądzę, że ten w sumie czas, który pozwolił nam na zakończenie sprawy, i tak w tej sytuacji był bardzo krótki. Bardzo dziękuję.